Czas wsadzić rękę do wiaderka szpachli. Na płótno nakładam dość grubą warstwę. I teraz taką ściągaczką robię kształty. Nie wychodziło to zbyt dobrze. Dlaczego? Bo ta moja ściągaczka jest zaokrąglona. Trzeba to uciąć. Oba wąsy, i jeden, i drugi. I sprawdzić jeszcze raz. To pierwszy w historii mój taki obraz. Ale wszystkiego trzeba spróbować. Trochę nie wyszło, okej, zamazuję, póki jeszcze szpachla jest mokra. I zróbmy to jeszcze raz. Dobra, to wyszło super. Nigdy nie wiem, czy bardziej Wam się podobają obrazy białe, czy kolorowe. Wiecie, ja kocham kolory, więc mnie kusi. Napiszcie w komentarzu, na jaki kolor to pomalować koniecznie.